Bardzo dziękuję, a ja zapraszam panią Szymborską, członek zarządu GS1 Polska. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również do mojego panelu panią Magdę Lejman, członka, szefową PR-u i ESG w Rolixus Logistics oraz pana Jakuba Farysia, prezesa zarządu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Zapraszam. Witaj. Panie przeraziły, myślę tutaj wszystkich, ale no, przerażenie przerażeniem, ale proszę powiedzieć, na jakim etapie kwestii prawnych my jesteśmy, bo przecież to jest dopiero wprowadzane. Powinno zostać wprowadzone 6 lipca, ale no, jesteśmy opóźnieni, ale podobnie było w przypadku poprzedniej legislacji związanej ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem. Ona miała wejść w 2017 roku. W połowie weszła pod koniec, dosłownie przed świętami prezydent podpisał ustawę, więc jesteśmy na to przygotowani, że będą opóźnienia. Co prawda ministerstwo mówi, że nie jesteśmy opóźnieni, bo większość Europy tak działa, ale rzeczywiście termin był 6 lipca. A kiedy to faktycznie może się pojawić w Dzienniku Ustaw czy w monitorze? Pojawiło się 28 września draft. Czyli szkic, czyli jesteśmy na etapie konsultacji, rozumiem? Nie, konsultacje już były. Teraz wróciło do Sejmu i teraz pewnie będą debatować nie interesariusze zewnętrzni, tylko... Okej, czyli już panie w takim razie są po konsultacjach. Jakie są wobec tego pierwsze opinie? Bo to jest w ogóle jedna ustawa, czy jest pakiet ustaw? Nie, CSRD to jest jedna ustawa i jest to część ustawy o rachunkowości. Okej. Jakie są pierwsze opinie? No, chyba dobra informacja jest taka, że te progi zostały w Polsce zwiększone, bo na przykład Francja wprowadziła te progi obrotowe, było 50 milionów, przepraszam, tak, rzeczywiście 40 milionów euro i 20 milionów euro. W Polsce ten próg został zwiększony do 25 i 50 milionów, czyli jakby legislator uznał, że w Polsce mniej przedsiębiorstw jest, może być gotowych na raportowanie, no bo zwiększając progi przychodowe, obrotowe, automatycznie też zmniejszamy liczbę firm, które będą raportowały. Z drugiej strony teraz wyszły też ESRS-y dla standardy raportowania dla MŚP i rzeczywiście zostały wzięte pod uwagę głosy interesariuszy, to znaczy na przykład podwójna istotność zupełnie jest nieistotna, niekonieczna do zaraportowania przez MŚP. To jest o tyle ważne, że samo przygotowanie podwójnej istotności jest po prostu bardzo, bardzo drogie. Bardzo mało firm, osób prywatnych potrafi to zrobić, więc po prostu ta usługa jest droga. Oczywiście można to zrobić samemu, ale znowu podwójna istotność jest podstawą całego raportu. Czyli te ujawnienia muszą się pojawić w raporcie, które są istotne dla firmy. I teraz przyjdzie biegły rewident, się okaże, że firma zrobiła sama te ujawnienia, się okaże, że są niewłaściwe, czyli cały raport jest niewłaściwy. Prawda też jest taka, to a propos dużych firm, bo prawda też jest taka, że MŚP nie będą musiały być audytowane te raporty. Już dzisiaj wiemy, że cena audytu waha się między 150 a 250 tysięcy złotych a propos tego, ile to nas będzie kosztowało. I w Polsce na razie tylko jedna firma audytorska audytowała dwa raporty, to jest Grant Thornton. Polecam Państwu, jeśli mają Państwo chwilę czasu, wracają Państwo pociągiem. Raport CCC i Polenergia są już zraportowane i widać, na co zwrócił uwagę biegły rewident, na co zwrócił, na podwójną istotność i dialog z interesariuszami. Czyli czy raport został, czy ujawnienia, które pojawią się w raporcie, zostały skonsultowane z interesariuszami kluczowymi. Jeszcze tylko proszę o jedno słowo wyjaśnienia. Podwójna istotność. Czyli właśnie to, jak wpływa firma na szeroko pojęte otoczenie i jak zrównoważony rozwój wpływa na finanse firmy. Tak mówiąc w skrócie, no bo to wpływ na finanse tematów związanych z ESG. Wśród nas jest też panelistka z dużej firmy. Proszę powiedzieć, jak z pani perspektywy te propozycje wyglądają? My swój lęk przed raportowaniem oswajamy już trzeci rok z rzędu, bo wyszliśmy z założenia, że jest to na tyle trudne i na tyle duże wyzwanie dla firmy, że warto do tego podejść, zwiększając z roku na rok poziom ujawnień. Jesteśmy już tak w 2/3 drogi do tego finalnego raportu zgodnego z CSRD. Natomiast CSRD to jest tylko jedyna rzecz, której powinni się Państwo obawiać. Tam jest cały ekosystem rozwiązań, z którymi my się mierzymy jako duży operator obsługujący też globalne firmy już od paru ładnych lat. Pierwszym takim momentem, nie chcę powiedzieć, że szoku, ale takiego zwiększenia dyscypliny tych procesów, to był moment, kiedy w Niemczech wszedł Supply Chain Act, kiedy nasi klienci zaczęli dopytywać na dużo większym poziomie szczegółowości o to, co wiemy o swoich podwykonawcach, co sami robimy w zakresie ESG, jakie możemy im dostarczyć dane.
to było dla nas też świetne ćwiczenie. Dzięki temu, że mieliśmy raporty przygotowane wcześniej, mimo że nie jesteśmy objęci takim wymogiem, byliśmy w stanie klientów te informacje już wyposażyć. W tej chwili pracujemy nad programem dla naszych partnerów transportowych, żeby ich coraz bardziej edukować, angażować, bo wiemy, że w miarę kolejnych przetargów, w miarę kolejnych projektów, w ramach których szyjemy na miarę łańcuchy dostaw dla naprawdę dużych firm, będziemy musieli też tym poziomem danych schodzić czasami o wiele głębiej niż CSRD. I miałyśmy nawet przed panelem taką dyskusję, że samo CSRD, jeśli chodzi o MŚP, to nie jest aż tak dużo pracy, to nie jest aż takie duże wyzwanie. Natomiast wszystko pozostałe, co wokół tego jest, rosnące oczekiwania klientów i poziom, jak głęboko musimy schodzić w zakresie tego analizy łańcucha wartości, to jest duże wyzwanie i tutaj rzeczywiście ten poziom niewiedzy MŚP myślę, że jest dla nas wszystkich takim obszarem, który musimy naprawdę zaopiekować. Bo moje pytanie jest jeszcze jedno. Korzystacie na każda firma zresztą z podwykonawców. I też właśnie jest pytanie, na ile ci podwykonawcy są w stanie poświęcić tyle wysiłku, ile wy na przygotowanie danych? Na pewno nie. No, transport i logistyka to nie są jakoś bardzo wysokomarżowe i dochodowe niestety obszary. Siłą rzeczy ci nasi podwykonawcy, którzy są często małymi i średnimi firmami, mówimy o sektorze, o transporcie drogowym, no bo oczywiście w przypadku armatorów to jest nieco inaczej. Natomiast tam jest to duże wyzwanie, bo tych obowiązków jest jednak mimo wszystko dużo, plus nie chcemy, żeby oni tylko raportowali, chcemy, żeby też wdrażali konkretne rozwiązania. I to jest pewne zagrożenie, które się wiąże z ESG, to znaczy, że wszyscy będziemy audytować, raportować, opłacać składki w organizacjach, a już na inwestycje w technologię zabraknie pieniędzy. W każdym razie to jest duże wyzwanie i to jest też duże zadanie dla nas, dla dużych partnerów, dla naszych klientów, żeby właśnie się trochę zaopiekować i wiedzą i przekazać narzędzia, dostarczyć rozwiązania, kalkulatory śladu węglowego i tak dalej, które te firmy byłyby w stanie wykorzystać, ale to jest też trochę o takich partnerstwach, o takich projektach pilotażowych szytych na miarę na tym etapie. To znaczy, jeśli chcemy mieć coś, co faktycznie spowoduje obniżenie śladu węglowego, zmniejszenie ilości odpadów, no to tak, cytując klasyków, do tego tanga trzeba w tym przypadku trojga, bo potrzebny jest świadomy klient, który będzie chciał w tego typu projekty się zaangażować, operator logistyczny z odpowiednim potencjałem i odpowiednią elastycznością, i również ten partner, również z obszaru MŚP, który będzie gotów podjąć to wyzwanie. Tylko no to wymaga zaangażowania wszystkich trzech stron i też takiej empatycznej, rozumnej, długoterminowej współpracy. Ja mam wątpliwości co do tej empatii, ponieważ pamiętam sprzed niecałych 2 lat kwestię rosnących cen gazu, kiedy nagle okazało się, że samochody gazowe są nieopłacalne, ponieważ stawka była o 15% wyższa od samochodów dieslowych i nagle klienci powiedzieli nie, my nie chcemy płacić takich pieniędzy, wszyscy się wycofali, a operatorzy czy tam przewoźnicy, którzy mieli te samochody, musieli szybko w tempie wymieniać się na diesle. Czego to nas uczy? Ja powiem tak, ja w tę empatię taką samą z siebie też nie do końca wierzę. W każdym razie nie na masową skalę, ale zestaw przepisów, który wchodzi w życie, poniekąd ją trochę wymusza, bo w momencie, w którym mamy dla tak naprawdę wszystkich sektorów narzucone cele w zakresie emisji, jeśli chcemy rzeczywiście zmniejszyć swoją emisję, no to w końcu zabraknie nam podwykonawców, jeśli zostawimy ich bez żadnego wsparcia. Ja do pani Magdy jeszcze mam pytanie. Jakie są cele dla branży TSL? Czy one są podzielone w zależności od gałęzi transportu, czy w zależności od, nie wiem, logistyka kontraktowa ma jedną, transport drogowy ma inną, lotniczy jeszcze inną? Nie mamy jeszcze wytycznych dla branży TSL teraz, ale rzeczywiście były poprzednie standardy raportowania Global Reporting Initiative i tam był suplement branżowy. Według tego suplementu jako grupa Raben raportowaliśmy w 2016 roku i rzeczywiście tam były jasno wskazane tematy, które są konieczne do opisania przez firmy z tego sektora. W tej chwili mówi się o interoperacyjności między tamtymi standardami a SRS-ami, więc można zerknąć tam i powiedzieć OK, to może być tak, ale my jeszcze nie wiemy, bo jeszcze suplementy branżowe do raportowania będą za 2 lata. Co bym ja zrobiła? Ja bym sprawdziła właśnie podwójną istotność, bo to, co musimy zaraportować, wynika z tego, na co mamy wpływ. Tak? Czyli jeśli branża tekstylna produkująca dżinsy do produkcji jednej pary dżinsów potrzebuje 12 000 litrów, no to musi zaraportować wpływ na wodę, po prostu.
I znowu, co ma wpływ na naszą branżę? No zmiany klimatu, rozmawiałyśmy o tym wcześniej, zmiany klimatu mają ogromny wpływ na branżę transportową, tak? No bo to, co teraz się wydarzyło w Polsce, mówię o powodzi, tak, to magazyny, drogi, wszystko było zalane, nie można było transportować. Zmiany klimatu związane z ociepleniem klimatu. Piękny przykład, dziękuję za niego, że teraz właściwie w temperaturze kontrolowanej nie przewozi się tylko spożywki, ale również sprzęt AGD. To zaraz oddam mikrofon, to jest bardzo ciekawy case. Rzeczywiście zmiany klimatu, czy na przykład ciężarówki, które nie mogą wyjechać na drogę, bo jest tak gorąco, że asfalt się pali. Tak więc rzeczywiście zmiany klimatu mają wpływ na naszą branżę. Nie da się uciec od raportu ESG bez zaraportowania tego ujawnienia. Zdominowałyśmy trochę dyskusję, zaraz oddamy trochę miejsca, ale raportowanie to tylko jedna część, tak, bo mamy pakiet Fit for 55, mamy rosnące stawki, co też panie pokazywały, uzależnione od śladu węglowego, mamy CBAM, który już funkcjonuje, ślad węglowy robi się coraz droższy. I na pewnym etapie to będzie po prostu kwestia być albo nie być i kwestia kosztów. I to będzie właśnie wymuszona empatia, dlatego że nie wprowadzanie pewnych działań i powstrzymanie się, bo jakoś to będzie, skończy się tak, że tego typu działania będą dla firm bardzo, bardzo kosztowne. No to już tak, tutaj Marta wspominała, jakie są kary we Francji, podejrzewam, że u nas będą porównywalne. Pewnie w zależności od tego, jak duża jest firma i czy jest spółką giełdową, bo te giełdowe mają rzeczywiście te kary zdecydowanie większe. No jest taki raport, nie wiem, czy Państwa zachęcać, czy nie, bo on jest taki mało optymistyczny, pod ciężarem ESG, wydanym w zeszłym roku przez taką organizację pozarządową. Nie do końca te dane są wiarygodne, bo firma ta przyjęła, czy organizacja przyjęła, że trzeba zaraportować ponad 1000 ujawnień, czyli to wiadomo, że to przedraża całą analizę. Rzeczywiście mówi się, że w pierwszym roku wdrożenie CSRD w Polsce koszt będzie wynosił 8 miliardów złotych, więc dla firm oczywiście, dla przedsiębiorstw, więc no tu jest duże wyzwanie. No, te pieniądze na pewno będą przerzucone na klientów. Wobec tego jest pytanie, na ile klienci będą w stanie to znieść. No tutaj żadne z nas, podejrzewam, nie będzie na to pytanie w stanie odpowiedzieć łatwo, ale jest druga kwestia, czy firmy logistyczne są w stanie operacyjną doskonałością, ulepszeniami zrekompensować część tych wzrostów. To dzieje się już w tej chwili. Mamy przykłady takich projektów, gdzie klienci przesiadają się bardzo chętnie na intermodal i super, że możemy też o tym mówić, dlatego że wiele się w tej takiej narracji publicznej przewija mniej lub bardziej futurystycznych wątków ciężarówek elektrycznych masowo wyjeżdżających na ulice Europy. Ja przypomnę, w tej chwili mamy 6,5 miliona zdaje się ciężarówek w Europie, z czego 1,2 miliona w Polsce, a moce produkcyjne, tak się szacuje, że zdaje się w ciągu paru lat to będzie 500 tysięcy ciężarówek, więc mówmy się, my nie wymienimy wszystkich naszych diesli na elektryki do 2027 roku. Chyba nie mamy na to pieniędzy nawet. I nie mamy na to pieniędzy, nie ma na to mocy produkcyjnych producentów i nie ma na to przede wszystkim mocy w systemie energetycznym Unii Europejskiej, więc jakby o tym zapomnijmy, mamy inne paliwa alternatywne, ale to, co w tej chwili możemy zrobić i co widzimy, że cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem klientów, to są, już abstrahując od różnych optymalizacji, rozwiązania intermodalne. Tu rzeczywiście można osiągnąć redukcję śladu węglowego praktycznie z dnia na dzień. Nie jest to rozwiązanie rujnujące, czasami nawet potrafi być bardziej efektywne finansowo. Czasem trzeba się pogodzić z nieco dłuższym transit time'em, aczkolwiek też nie demonizowałabym tego, bo na trasie na przykład do Włoch to jest różnica w naszym przypadku zdaje się 24 godzin, więc umówmy się, odpowiednie poukładanie procesów produkcyjnych czy biznesowych po stronie klienta pozwala to zniwelować. Jedna tylko uwaga, intermodal czy generalnie przewozy kolejowe to jest mniej więcej 10% tego, co transport drogowy robi. Czy intermodal będzie w stanie w znaczący sposób być alternatywą dla transportu drogowego? Docelowo myślę, że musimy myśleć o miksie rozwiązań. Dlatego, że ani elektryki nam nie rozwiążą tego wyzwania, które przed nami stoi, ani ciężarówki na wodór, które też na razie są jeszcze na etapie takiego lekkiego, ale jednak science fiction, jeśli chodzi o masowe zastosowanie. Więc myślę, że to, co nas czeka, to właśnie miks rozwiązań HVO, elektryki na ostatniej mili, trochę rozwiązań intermodalnych, w jakimś zakresie pewnie przemodelowywanie łańcuchów dostaw i skracanie nearshoring, friendshoring, to też obserwujemy i realizujemy dla naszych klientów, więc widać, że temat się robi coraz bardziej gorący, jak już tak jesteśmy w globalnym ociepleniu. Kolejarze sami szacują, że nawet na maksymalne ulepszenia w systemach sterowania ruchem kolejowym,
podniosą przepustowość linii kolejowych no, z grubsza o 30%, czyli 1/3. To będzie cały czas jednak mała skala w porównaniu do drogówki. To prawda, właśnie stąd może nie, że cała nadzieja, ale duża część naszych nadziei jednak w tym rozwoju raz, że infrastruktury tankowania paliw alternatywnych, czy choćby rozwiązań tego typu jak HVO, które nie zmuszą nas też do wymiany taboru, bo umówmy się, wymiana tych 6 milionów ciężarówek na elektryki to też nie będzie projekt super ekologiczny. No to na pewno, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że HVO samo w sobie jest również kosztowne. To jest paliwo, które wymaga nowych inwestycji, bo rafinerie jeszcze tego nie mają. No w Polsce dopiero przecież Orlen wdraża to. Mamy już pierwsze, zdaje się, dwie stacje, na których można to tankować, ale jakby tanio się skończyło. Za tanio płacimy właśnie w tej chwili, płacimy zmianami klimatycznymi, płacimy zanieczyszczeniem wody. I ta konsumpcja, do której jesteśmy przyzwyczajeni, niestety powoli będzie odchodziła do lamusa. No dobrze, a czy wobec tego przemysł motoryzacyjny jest w stanie zaoferować coś, co będzie no chociażby zbliżone konkurencyjne cenowo, jakieś rozwiązania, które ułatwią branży TSL dojście do norm ESG? Tak, to było prowokacyjne pytanie. Robert, rozumiem, znaczy, przepraszam, że tak, ale z Robertem od wielu, wielu, wielu lat pracujemy razem, znamy się, więc pozwalam sobie na taką niejaką poufałość, proszę Państwa. No tak, ja tak sobie słucham tego wszystkiego. Ta ostatnia refleksja to jest taka, czy klienci będą w stanie za to zapłacić, będą chcieli za to zapłacić i czy w pewnym momencie ktoś nie powie, no dobrze, to my protestujemy, bo my nie chcemy, żeby było gorzej. Co mnie obchodzi, żeby było lepiej kiedyś tam? Ja chcę, żeby dzisiaj mi było lepiej. Ale to jest, myślę, na zupełnie inną i bardziej socjologiczną opowieść i panel. Proszę Państwa, to może żebyśmy sobie tak uporządkowali troszeczkę, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Jak wiecie Państwo, Komisja Europejska zaproponowała, Parlament Europejski przyjął, kraje członkowskie zgodziły się na nowe poziomy emisji CO2 i skupię się tylko na pojazdach ciężkich, czyli tych powyżej 16 ton. Mamy takie trzy progi, to jest 30, 35 i 40 rok. W 40 roku redukcja musi wynieść 90%, co w praktyce oznacza, że możemy z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że 90% pojazdów ciężkich trafiających po raz pierwszy na drogi, to muszą być samochody zeroemisyjne. Dlaczego nie 100? Dlatego, że armia, dlatego, że specjalne zastosowania. Natomiast jeżeli popatrzycie Państwo na to, co dzieje się w Europie, no to my mamy mniej więcej poziom 300 tysięcy sztuk pierwszy raz rejestrowanych pojazdów ciężarowych w całej Europie, czyli mówimy o mniej więcej 30 tysiącach pojazdów, które nie będą musiały być zeroemisyjne, więc tym się nie będziemy przejmowali, to jest w gruncie rzeczy margines. No i teraz tak, mamy 40 rok, to gdzie tam ten 40 rok, przecież trzeba dopchnąć kwartał, a może miesiąc. Ale proszę Państwa, ten 40 rok to jest za chwilę. No to jest raptem 15 lat, no tak 16 powiedzmy. Proszę Państwa, myśmy wchodzili do Unii Europejskiej 20 lat temu. I to wydaje się, nie wiem jak Państwu, ale mnie się wydaje, że to było wczoraj. No dobrze, przedwczoraj. W związku z czym to bardzo szybko nadejdzie. No i teraz tu bardzo, bardzo słuszna uwaga padła, że moce produkcyjne nie jesteśmy w stanie zaproponować tyle samochodów, żeby w ciągu tych kilkunastu lat wymienić, bo my mówimy o dwóch rzeczach. To o czym ja mówiłem, to jest pierwsze rejestracje, czyli prawie każdy samochód, który będzie zarejestrowany w 40 roku, będzie musiał być zeroemisyjny, w 35 65%, to czyli powiedzmy 2/3. I to zgoda, to my będziemy w stanie to zaproponować. Ale największą naszą troską jest to, gdzie te pojazdy i jak one będą ładowane. Dlatego, że mamy trzy możliwości. Pierwsza możliwość to jest pojazd elektryczny, bateryjny.
Druga możliwość to jest wodór, ale wodór, właściwie więcej niż, mamy kilka możliwości. Wodór, ale jako ogniwo paliwowe, czyli krótko mówiąc pojazd elektryczny, tyle tylko, że mamy elektrownię na pokładzie, mówiąc bardzo kolokwialnie. Przepraszam wszystkie panie i panów inżynierów. No i trzecia możliwość to jest paliwo syntetyczne i tu nam się kończą możliwości, jeżeli chodzi o zeroemisyjność. Paliwa syntetyczne, wiecie państwo dobrze, jesteśmy na początku drogi, zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy jak to będzie, ale tak jak powiedziałem, na tych trzech możliwościach kończy nam się zeroemisyjność. No ale mamy jeszcze po drodze HVO, mamy LPG, mamy CNG, mamy wreszcie wodór jako paliwo, które co prawda ma gorsze oczywiście parametry, czy to co wydobywa się z rury wydechowej ma znacznie gorsze parametry niż w przypadku ogniwa paliwowego, no ale dalej jest lepsze niż olej napędowy. Nie mówiąc już o tym, że no jednak musimy brać pod uwagę to, że uniezależniając się od produktów, które pochodzą z ropy naftowej, no uniezależniamy się od momentami mocno niestabilnych źródeł dostarczenia tychże. No ale to już jest bardziej taka strategiczna kwestia niż techniczna. No i teraz tak, największą naszą troską, tak jak powiedziałem, jest gdzie te samochody A naładować, B ewentualnie napełnić wodorem. No od tego mamy dyrektywę AFIR, prawda? Od tego mamy dyrektywę AFIR, ale zanim do dyrektywy AFIR, to jeszcze może kilka takich, czy jedna taka uwaga, jak my to widzimy. Otóż my jako branża motoryzacyjna widzimy, że w pierwszym okresie te pojazdy elektryczne, bo na razie skupię się na elektrycznych, o wodorze za chwilę, to będą raczej zastosowania takie, powiedziałbym, miejskie, komunalne. Bo na przykład śmieciarka, bardzo przewidywalny przebieg, myślę do 200 km dziennie, może nawet mniej, a długo pracuje. Pracuje, czyli ten, jak ten silnik z zapłonem samoczynnym, czyli ten diesel sobie chodzi, no to on niestety truje. A w momencie, kiedy to jest pojazd elektryczny, no to nie truje. Więc te zastosowania takie krótkodystansowe, o tak bym powiedział, myślę, czy w naszej ocenie będą pierwszymi. Oczywiście pomijam zupełnie kwestię tego, skąd się ten prąd dzieje, no bo, bierze, bo zupełnie skądinąd się bierze we Francji, a skądinąd się bierze w Polsce. No ale to jest znowuż na zupełnie inną dyskusję. Na kolejną debatę będziemy mówić na o wpływie energii na zmianę klimatu. Pewnie byśmy do wieczora sobie gawędzili. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę długodystansowe przewozy, no to tutaj na razie, no bądźmy szczerzy, infrastruktury w ogóle nie ma. Z naciskiem na w ogóle. No i teraz co jest potrzebne? Potrzebne jest to, o czym mówił Robert, czyli akt, który nazywa się AFIR, który jeszcze do niedawna był AFID-em. I ta ostatnia literka jest bardzo ważna, bo to, co było AFID-em, to było dyrektywą. Ta ostatnia literka D oznaczała dyrektywę, czyli akt prawny, który musi być wprowadzony do porządku prawnego poszczególnych krajów. No i życie pokazuje, że czasem to trwa różnie. To czasem dłużej, czasem krócej, czasem nawet lat dużo. Myśmy od dość dawna mówili Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, myśmy branża motoryzacyjna, krajom członkowskim, że słuchajcie, bez dobrej sieci ładowania i tankowania wodoru nie będzie sukcesu, nie mamy o czym rozmawiać. W związku z czym, troszkę pod naszą presją, literka D została zamieniona na literkę R, czyli regulation, czyli rozporządzenie, które wchodzi z automatu. I tutaj nie ma ani konieczności, ani nie ma powodu, żeby cokolwiek z tym aktem prawnym robić. On po prostu w momencie, kiedy został przyjęty na poziomie europejskim, z automatu wchodzi do prawodawstwa, czy musi być przestrzegany. No i teraz tenże AFIR mówi bardzo precyzyjnie o tym, ja nie będę Państwu szczegółów opowiadał, bo to bardzo długo by trwało, ale on mówi bardzo precyzyjnie o tym, ile, jak rozmieszczone, jakie, o jakiej mocy stacje ładowania muszą być.
Dużym kawałkiem tego jest właśnie, są właśnie stacje ładowania dla pojazdów ciężkich i plan na 2030 rok przewiduje, myśmy dość długo rozmawiali z Ministerstwem Klimatu, powstała taka mapa i ta mapa mówi, że takich punktów powinno być 166 dokładnie w 2030 roku. No ale takie miejsce ładowania oznacza, no papier jest cierpliwy, mapa jest bardzo ładnie narysowana, natomiast takie miejsce ładowania oznacza, że po jednej i po drugiej stronie, bo to jest praktycznie tylko przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, po obu stronach musi być odpowiednia ilość stanowisk. No i jeżeli przyjmiemy, że jeden punkt ładowania to jest przynajmniej 1,5 mega, no to przyjmijmy, że po jednej stronie będzie 10 stanowisk, po drugiej 10, no to mamy 30 mega. No to taka spora wioska. I pojawia się pytanie następujące, skąd tam ten prąd ma się wziąć? Bo o ile mądrzy ludzie, ja nie jestem energetykiem, nie zajmuję się tym na co dzień, ale mądrzy ludzie mówią, że nawet z wytworzeniem tego prądu, już abstrahując od tej elektrowni atomowej, ale z tym wytworzeniem prądu i nie będzie takiego bardzo dużego kłopotu, to ten kłopot bardzo poważny będzie z przesłaniem tej energii, ale uwaga, w miejsce, gdzie my jej potrzebujemy, a nie tam, gdzie ją się da przesłać. W związku z czym bardzo poważny temat to jest ta sieć ładowania. Ale znowuż, te 160 parę punktów, o których mówię, to są punkty wzdłuż korytarzy TNT, czyli tych głównych korytarzy transportowych europejskich, o których mówi Unia Europejska. No więc pewnie większość z Państwa wie, że właściwie w takim, nazwijmy to, czworokącie Szczecin, Gorzów, Łódź, Gdańsk, praktycznie nie ma żadnego korytarza TNT. A nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Państwa, kto ma firmę transportową, woził towary nie tak, tylko tak. Albo stąd na przykład tak, prawda? W związku z czym bardzo istotne jest to, żeby również w tych miejscach, o których AFIR nie mówi, czyli poza korytarzami TNT, te stacje ładowania się pojawiły. Bo jeżeli one się nie pojawią, no to długodystansowy transport będzie bardzo kłopotliwy. Przypomnę... I tutaj musi wejść ci w słowo, bo mam pytanie do pań naszych szanownych. To, o czym mówi prezes PZPM-u, to jest tylko publiczna sieć ładowarek. A przecież jeszcze, podejrzewam, musicie pomyśleć także o ładowarkach we własnych jednostkach, czyli albo pod magazynami, albo w okolicach gdzieś baz. No, czy jak to wygląda? Ja przede wszystkim zgadzam się w 100% i nie jest to jedyne wyzwanie, dlatego że wyzwaniem w kontekście ładowania jest również czas pracy kierowcy. A to już o tym jeszcze nie zdołałem. Spięcie tego całego systemu będzie dosyć sporym wyzwaniem. I tak absolutnie ładowarki na parkach logistycznych czy ładowarki mobilne będą niezbędne. To bez tego w ogóle nie zadziała. Natomiast to, co trochę martwi, to, że w tych czy programach dopłat, które są planowane, bo od tego roku wreszcie ktoś chyba zajrzał do tej całej listy nieprzeczytanych maili z Komisji Europejskiej z rzeczami do wdrożenia, nie ma tak naprawdę branego pod uwagę głosu branży. I to nie tylko w zakresie dopłat do czy ładowarek, czy ciężarówek, ale też choćby takich rzeczy jak naczepy intermodalne. Więc to jest coś, co nieco martwi i miejmy nadzieję, że się to zweryfikuje, dlatego że w kontekście właśnie tych ładowarek mobilnych, my w tej chwili dla jednego klienta realizujemy projekt, który wykorzystuje ładowarki mobilne. Klient ma w swoich obiektach panele fotowoltaiczne, więc rzeczywiście nie musimy się posiłkować prądem z węgla. Natomiast bywa to wyzwaniem w kontekście niektórych parków logistycznych, gdzie jest więcej firm i na przykład właściciel terenu nie zgadza się na tego rodzaju inwestycje lub horyzont inwestycyjny jest zbyt krótki, żeby przy obecnych kosztach się opłacało w coś takiego inwestować. A jak wygląda horyzont inwestycyjny w przypadku zakupu elektrycznych ciężarówek, które no w tej chwili już oficjalnie są, można powiedzieć, są 2-2,5 razy droższe od diesli?
No to jest nawet nie kwestia horyzontu inwestycyjnego, bo po inwestycjach w ciężarówki na CNG polska branża transportowa jest, powiedziałabym, ostrożna, jeśli chodzi o wymianę floty i tego typu ruchy. My mamy taki model biznesowy, w ramach którego korzystamy z usług naszych partnerów transportowych, i to, co dla nich byłoby argumentem, żeby zainwestować w tego typu rozwiązania, to właśnie długoterminowa współpraca z zapewnionymi wolumenami. I to jest właśnie, tu wracamy do wątku tej dojrzałości klientów, do tego, żeby w tego rodzaju współpracę wchodzić, bo mówiąc brutalnie, przy obecnych stawkach za ciężarówki elektryczne i przy pewnych uwarunkowaniach, z którymi się wiąże ten koszt, czyli właśnie ile ta ciężarówka może jeździć, jak może pracować, no to to musi być bardzo konkretny projekt z klientem, który jest zdecydowany, żeby kontynuować go przez dłuższy czas. Bo porównajmy sobie, przepraszam, jaki jest typowy w tej chwili kontrakt, długość kontraktu, a jaka powinna być taka długość kontraktu dla nowych rozwiązań? No to jest dwukrotność, trzykrotność? Przy tak zmiennej sytuacji w logistyce nie ma czegoś takiego jak typowy kontrakt. No właśnie. Więc to też mocno utrudnia, i tu w kontekście tych naczep intermodalnych, o których wspominałam, tam też rozwiązania, które są, nie są na przykład dostosowane do tej zmienności wolumenów, do tego, jak te potoki towarów się przenoszą między korytarzami, lokalizacjami i między poszczególnymi środkami transportu. Więc myślę, że to, czego potrzebujemy najbardziej jako gospodarka, to jest taka roadmapa z strategicznym podejściem do tego, jak zbudować konkurencyjność kraju jako całości w kontekście tych wymogów, które w związku z ESG się pojawiają, bo umówmy się, to nie jest tylko Unia Europejska. Podobne regulacje czy podobne wymogi pojawiają się na rynkach azjatyckich, pojawiają się w Stanach Zjednoczonych. Arabia Saudyjska chce być jednym z wiodących, najbardziej efektywnych producentów wodorów, także drodzy Państwo, no, nie ma innej drogi niż ta. A mając klientów z Azji, też macie podobne pytania jak od klientów z Niemiec? Mamy takie pytania od klientów z całego świata. I rzeczywiście to zainteresowanie szytymi na miarę łańcuchami dostaw, które już teraz pozwolą zredukować ślad węglowy, widzimy w coraz większej liczbie przetargów i też w coraz większej liczbie sytuacji, czy my sami proponujemy tego typu rozwiązania, i kiedyś nie było na nie otwartości, w tej chwili ta otwartość się już pojawia, możemy o tym rozmawiać i udaje się pierwsze projekty wdrażać. A ESG nie jest niczym innym niż tak naprawdę ochroną kapitału, i chciałabym, żebyśmy naszą dyskusję skręcili w tym kierunku, że to nie zatopi polskich firm, być może niektóre, tak samo jak internet zatopił niektóre firmy, maszyna parowa zatopiła niektóre firmy i parę innych nowych technologii również niektóre sektory zatopiło. To a propos topienia polskich firm, no ja usłyszałem, że żeby zmienić flotę, bo może wracając do tych kosztów, my mamy w tej chwili, no od 8 miesięcy mniej więcej, pomysł programu wsparcia dla pojazdów ciężkich, to jest 1 miliard na pojazdy i 2 miliardy na infrastrukturę. Natomiast problem polega na tym, że od już dłuższego czasu ten program jest dyskutowany w Brukseli i na razie jego nie ma. Znaczy są zapowiedzi i teoretycznie powinniśmy lada moment się dowiedzieć, czy on został zaakceptowany, czy nie. Natomiast warto powiedzieć jedną rzecz, no, według różnych źródeł, ale wymiana floty polskich przewoźników to będzie mniej więcej około 150 miliardów. W związku z czym ten miliard, który ewentualnie zostanie przeznaczony przez rząd polski, bo to jest nasz polski program, no to jest 0,7% mniej więcej. W związku z czym no nawet nie kropla w morzu. O tak, no dobrze, kropla w morzu niech będzie. Kropelka. Kropelka. Dlatego, proszę Państwa, no wracam do tego właściwie, od czego zacząłem swoją wypowiedź, że pytanie, czy klienci, no bo przecież wozi się nie po to, żeby wozić, tylko po to, żeby przewieźć coś, co klient finalny musi kupić. No jeżeli doliczymy to wszystko, jeżeli to wszystko będziemy raportowali, te miliony będziemy wydawali na te raporty, będziemy kupowali za te troszkę większe pieniążki niż do tej pory samochód z silnikiem diesla, no to ta cena tego produktu będzie większa. Nie wiem, o ile będzie większa, 5%, 50%, 70%, może 3%, nie wiem. Pytanie, czy, wracam do tego, od czego zacząłem, pytanie, czy ci klienci, którzy będą mieli kupić już tę bułeczkę albo te wyprodukowane dżinsy czy cokolwiek, czy oni będą w stanie to zaakceptować?
Bo no, wydaje mi się, że to jest kluczowe pytanie, bo w tym wszystkim nie możemy zapominać o jednej rzeczy, mianowicie o czymś, co nazwałbym taką społeczną stroną tych wszystkich zmian, która, bo co do tego, że klimat się ociepla, co do tego, że z tym coś musimy zrobić, to chyba nikt nawet nie próbuje dyskutować. No okej, okay, są tacy, którzy próbują, ale to pomijmy to. Natomiast no, troszkę wiecie państwo, ja się obawiam takiego scenariusza jak z budowaniem autostrad kiedyś. Tak, tak, autostrady oczywiście, ale nie, pod moim domem na pewno nie. Czyli tak, nie musimy walczyć z ociepleniem klimatu, ale nie, ale ja złotówki więcej, znaczy złotego, przepraszam, to nie złotówka, tylko złoty, złotego więcej za bułkę nie zapłacę. Więc z mojego punktu widzenia, tu trochę już mniej jako człowiek od motoryzacji, a bardziej prywatnie, bardzo istotne jest to, żebyśmy tę wiedzę, chciałem użyć słowa sprzedali, to nie jest dobre słowo, przekazali, żebyśmy przekonali tego odbiorcę końcowego, że te zmiany są po pierwsze nieuchronne, bo co do tego chyba nie ma żadnej dyskusji, ale też, że one są potrzebne i niestety będzie to połączone z troszeczkę wyjściem ze strefy komfortu, a może nawet nie troszeczkę. No, ja na przykład nie wyobrażam sobie, przepraszam, ostatnie zdanie, ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby mnie ktoś wysadził z samochodu. A pewnie to się zdarzy. No może już mnie nie, bo ja już mam tyle siwych włosów, że mnie nie, ale nie wiem, moje dzieci, wnuki, nie wiem. No, wszystkie badania Kantara zeszłoroczne, Kantar przeprowadził takie bardzo duże badanie pokazujące to, co my deklarujemy, a co my robimy. No to 80% z nas mówi, że powinniśmy kupować produkty, które mają pozytywny wpływ na szeroko pojęte otoczenie, a 25% to robi rzeczywiście. Ale z drugiej strony jest taka książka, bardzo ją państwu polecam, napisana przez doradców z McKinsey'a, nazywa się CEO Doskonały i oni tam obliczyli, że na liście 500 największych firm, organizacji na świecie, prezesi zmieniają się, wiedzą państwo, co ile lat? Tak średnio. 3. Co 3 lata. Czyli jeśli mamy perspektywę 3-letnią zarządzania, to ja nie wymienię tej floty. Przecież ja jestem rozliczana. Tak było do tej pory, to tylko chciałam powiedzieć. Jestem rozliczana z tego rzeczywiście, co ja przyniosę na końcu. Czy ja obniżę emisję CO2? No, ale czy ktoś mnie z tego rozliczy? Ale z drugiej strony teraz CSRD nakłada obowiązek, i to jest ta zmiana, nakłada obowiązek na zarządy, żeby w MBO, żeby w systemach zachęt rozliczali się z celu zrównoważonego rozwoju. I to jest największa zmiana w ogóle w historii. Ja zajmuję się ESG 16 już teraz lat. I kiedy w grupie Rabank w 2015 roku wprowadziliśmy do MBO element związany ze zrównoważonym rozwojem, to był przełom. Do tej pory wszyscy mówili, dobra, to sobie tam licz te emisje, wpisuj, ile my mamy tam zielonych magazynów, ile mamy floty z euro 5, euro 6, a my tu będziemy robić biznes. Ale kiedy wpisaliśmy do MBO, czyli rozliczaliśmy premie powiązane z realizacją celu zrównoważonego rozwoju, to wtedy dopiero zaczęły się telefony z pytaniem, słuchaj, a co ja zrobiłem? Czy ja coś zrobiłem? Ja nie wiem, jak zrobiłeś, to możesz zaraportować, zostanie z premii, jak nie zrobiłeś. I teraz to zrobił dokładnie legislator, co grupa Rabank w 2015 roku. Legislator mówi, dzisiaj będziecie się z tego rozliczać, musicie mieć to wpisane w systemach zachęt, czyli w normalne wynagrodzenia plus MBO. I to jest ta zmiana. 3-letnia perspektywa do tej pory zarządzania organizacją już się skończyła. Teraz będziemy musieli być powiązani z tymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Pieniądze to na pewno jedna perspektywa. Akurat mamy to szczęście, że jako firma rodzinna to czy chcemy, czy nie chcemy, patrzymy na kilka pokoleń do przodu, więc myślę, że w firmach rodzinnych też nadzieja. Także nie po nas choćby potop, tylko rzeczywiście komuś trzeba to przekazać. I bardzo... Pod warunkiem, że jest sukcesja, bo w wielu firmach jest problem. Jest świeżo po. No, u państwa tak, natomiast problem pojawia się właśnie sukcesji. Ja to nie tylko patrzę na firmy transportowe, ale też na firmy dealerskie. W wielu jest kłopot, ponieważ ci, którzy zakładali te firmy, dzisiaj dochodzą do wieku emerytalnego. No i z tą sukcesją jest tak różnie, więc pytanie ale jeszcze... Ale o tym w kuluarach. Pytanie jeszcze, jak ten temat się rozwija.
Ostatnia rzecz. Chciałam dać Państwu gotowe narzędzie do liczenia emisji CO2 Scope 1 i 2 na stronie GS1 Polska w przyszłym tygodniu. Jeśli są Państwo oczywiście uczestnikami systemu, udostępnimy darmowe narzędzie do liczenia śladu przygotowane z firmą Envaily. To jest główny startup w Polsce, który zajmuje się emisjami. Więc wszystkich uczestników systemu zachęcam do sprawdzenia, śledzenia emisji na stronie GS1. Będziemy liczyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pięknie.